naszego spotkania. Ok, więc zaczynamy. Jak wiecie, nazywam się Andrzej Pluta i dzisiaj, jak co tydzień, poprowadzę prezentację Skyway, nowoczesnej, innowacyjnej technologii, z którą za chwilkę się zapoznacie. Całym pomysłodawcą i założycielem jest Anatolij Eduardowicz Junicki, człowiek z niezwykle wielkim doświadczeniem, jak tutaj widzicie, możecie przeczytać, rosyjski naukowiec, uczony wynalazca, główny konstruktor, projektant strunowej kolejki, główny kierownik i generalny dyrektor Skyway. Na jego koncie już w tej chwili jest 140 wynalazków, 18 monografii, czyli książek wydanych i 200 naukowych prac. Także oprócz tego wiele nagród, wiele dyplomów, którymi się może poszczycić człowiek z niezwykłą charyzmą, który od 39 lat zmierza w tym kierunku po to, aby zrealizować swoje marzenie, wiedząc, że przyjdzie taki czas, już on następuje, że będzie to oczywiście bardzo ta technologia na całym świecie potrzebna. Słuchajcie, tutaj macie na zdjęciu 15 biur projektowych, w których zatrudniają ponad w tej chwili 120 osób. 120 osób. I to są tylko osoby, które pracują w biurach. Natomiast oczywiście jest jeszcze zespół osób, które są na halach w tej chwili produkcyjnych, robią modele, robią prototypy. Są osoby, które pracują na budowie w ekotechnoparku, o którym za chwilkę powiem, więc dosyć wielka, można powiedzieć, brygada osób, która współpracuje z firmą Skyway. No i tak jak wspominałem już, początki od 1977 roku nastąpiły, w tym czasie nastąpił ten jakby przełom, myśl, aby z tą technologią zacząć ją planować i przygotowywać konstrukcję, która za 15 czy 10 lat, jak się okazuje, na przestrzeni lat będzie niezwykle potrzebna. I o tym oczywiście Anatolij Junicki miał pełną świadomość, że przyjdzie taki czas, że będą korki, że będzie bardzo niebezpiecznie na drogach, ponieważ jest ciasno, drogi ciężko poszerzyć. W tej chwili stoi dom koło domu i jest to wielki problem, jeżeli chodzi o taką przygotowanie logistyczne. I teraz słuchajcie, może króciutko, jakie wyróżniamy technologie, tak, w naszym tym poprzednim wieku, w XX wieku. Taką jedną z największych pierwszych to była oczywiście, to był przemysł włókienniczy, wynalezienie parowozu, drugą kolej, o której będziemy mówić, prąd, petrochemia, produkcja samochodów oraz paliwa, no i oczywiście internet wszechobecny, bez którego tu dzisiaj byśmy, jak i bez prądu, nie mogli się skomunikować. Także to było, jest i jest niesłychanie do tej pory potrzebne. Ale jako szósty punkt mamy właśnie najnowocześniejszą technologię Skyway. I tu mamy wyróżnione trzy modele. Model unibusa miejskiego, unikara transportowego i tak zwany high speed, kolejka, która będzie z niezwykle dużą prędkością przemieszczać się po danym kraju. Jak widzicie, w pierwszym typie prędkość będzie osiągała do 150 km na godzinę, zabierać będzie około 100 osób, a poruszać się będzie na dystansie 200 km. Następna transportowa unikary, jest to wiele, wiele modeli zastosowań, bo oczywiście są w przygotowaniu prototypy do przewozu
jakichś materiałów sypkich, płynnych, i czy też paczek. Wszystko oczywiście ma swoje zastosowania, bardzo szybkie oczywiście załadunki i rozładunki w tej technologii powodują, że tutaj to trwa bardzo płynnie. Te pojazdy są bezzałogowe, dzięki temu można ograniczyć jeszcze więcej koszty. Ten pojazd się nie zmęczy i jeden za drugim może się poruszać w ruchu ciągłym, okrężnym, po to, aby jak najszybciej dowieźć towar na wyznaczone miejsce. Oczywiście i różnego typu zabezpieczające radary, lasery, kamery, po to, żeby nie spowodować tu jakiejś kolizji. No i ta najszybsza oczywiście high speed z prędkością 500 km na godzinę jest jakby przygotowywana. No i będzie się poruszać na dystansie do 10 tysięcy km. I zobaczcie, jak szybko będziemy mogli się przemieścić, nie wiem, z Łodzi do Warszawy czy z Gdańska do Katowic czy Krakowa. Ok. Kolejnym modelem takim bardzo innowacyjnym jest to tak zwany Unibike, tak, czyli taki, można powiedzieć, pojazd na pedały. Tak? W niektórych wypadkach są to właśnie modele na pedały, czyli może to śmiesznie i gdzieś tam troszkę nie wygląda na nowoczesną technologię, no bo przecież pedały ma rower. Ale tak właśnie jest, ponieważ dzięki temu zastosowaniu pedałów można wytworzyć energię i wprawić w ruch silniki elektryczne, które taki pojazd mogą rozpędzić do prędkości 60 km na godzinę, więc wystarczająca prędkość w przyjemnym pojeździe na wysokości od kilku do kilkunastu metrów będzie można zwiedzać piękny, oglądać piękny krajobraz, czy też zwiedzać piękne zabytki z góry, bo przecież te zastosowania mogą być przeróżne. Oczywiście wiemy już, że te pojazdy, unibiki, będzie można również zakupić. Mają one być bardzo tanie, bo około $1000 za sztukę, więc dla każdego będzie to dostępne w cenie tak naprawdę skutera. A jakże ciekawy pomysł, tu nam deszcz na głowę nie poleci ani śnieg. I jest to pojazd, w ogóle każdy jest w pełni zautomatyzowany z internetem w środku, dlatego stąd ta technologia tak zwana InnoTrans, czyli podczas trasy, podczas przejazdu mamy cały czas kontakt z bardzo szybkim, płynnym internetem. I o tym oczywiście przekonaliśmy się na targach, tam mogliśmy ujrzeć już właśnie te prototypy. Teraz Wam tutaj pokażę zdjęcia. Jak widzicie, pierwsze zdjęcie właśnie tu z przodu jest ten Unibike napędzany na pedały. Wygląda na taką konstrukcję bardzo wąską, ale naprawdę przy mnie wiele osób, można powiedzieć, wielkogabarytowych wchodziło i spokojnie się w tym pojeździe mieściło. Również ja z przodu czy z tyłu jestem wysoki, nie było problemu, żeby tam zmieścić nogi i wygodnie oczywiście usiąść. Z przodu oczywiście jest komputer, taki panel dotykowy, na którym można ustawiać oczywiście temperaturę, jasność oświetlenia, można sprawdzić, ile mocy wytwarzają te pedały na ten moment, prędkość, można włączyć muzykę. To wszystko oczywiście działa i to są zdjęcia na żywo zrobione kilka dni temu z targów 23 września, czyli dokładnie w piątek, niecały tydzień temu. Z tyłu widzicie właśnie ten pojazd
kolejny, miejski, tak, do przewozu osób w mieście. Oczywiście też podwieszony, na górze widać kawałek szyny, która jest tutaj wmontowana. No i to jest taki pojazd, coś na zasadzie tramwaju. Tam są akurat dwa miejsca siedzące w tym modelu małym, a w sumie wchodzi 17 osób na stojąco, tak? Tam są oczywiście rączki, drążki, także jest to bezpieczne, a chodzi o to, żeby jak najbardziej ograniczyć i zmniejszyć prędkość, nie prędkość, tylko ciężar takiego pojazdu, takiego modelu. To jest jedno zdjęcie. Tu jest troszkę pod innym kątem, niesłychanie aerodynamiczne, co powoduje, że ten opór powietrza jest też bardzo mały. Troszkę więcej jeszcze tam dalej powiem na koniec o tych modelach. Oczywiście, słuchajcie, to nie jest jakaś fuszerka, to nie jest coś, co czym możemy się, moglibyśmy się powstydzić. Nie, wrażenie zrobiło to wielkie na wszystkich uczestnikach. Idealnie skonstruowane pojazdy na miarę naprawdę XXI wieku i wydawałoby się, że najlepsi w tej branży są może Japończycy, może Niemcy, czy Amerykanie. Się okazuje, że tutaj na Bliskim Wschodzie, na Białorusi mogą powstawać tak niesłychane konstrukcje, które zachwycają cały świat już w tej chwili i są naprawdę wzorem do naśladowania. Choć ciężko będzie nas naśladować, mając tak wiele patentów przygotowanych, powtarzam, 140 patentów na konstrukcję, na zawieszenie, na szyny, na różnego typu powłoki zabezpieczające i oczywiście na napęd, silniki i tak dalej. Więc to jest, no, nas jakby nie da się podrobić i dzięki temu, że jesteśmy właśnie zabezpieczeni patentami międzynarodowymi na całym świecie. I tu jeszcze pod jednym kątem, tu akurat nasz jeden z dyrektorów siedzi, nagrywa jakiś materiał. Oczywiście drzwi są z obu stron, fajnie się otwierają na zewnątrz, a na górze będzie szła jedna szyna. Takie pojazdy mogą być nawet kilkadziesiąt metrów nad ziemią, nie powoduje to żadnego problemu. Słuchajcie, no i teraz przejdźmy może troszkę do zalet tej całej konstrukcji. Dlaczego to jest tak ciekawe, dlaczego jesteśmy pewni, tak samo jak zarząd i sam Junicki, dlaczego ta konstrukcja jest tak ciekawa? Ponieważ jest ona ekologiczna, ekonomiczna, bezpieczna, nie zadymia, nie powoduje zanieczyszczeń, nie wytwarza jakichś naddźwięków, które by były też źle postrzegane w przyrodzie, wśród zwierząt. No i niesłychanie oczywiście tania, bo 100 km przejeżdżając z tak dużą prędkością w tak przyjemnej atmosferze i w takim klimacie będzie kosztowało około 8 dolarów, więc bardzo, bardzo tanio. Konstrukcję tą oczywiście można zastosować wszędzie, czy to będą góry, lasy, doliny, pola, rzeki, morza. Jest ta konstrukcja we wszystkich wyliczeniach na to przygotowana, więc jest bardzo mała powierzchnia zużycia terenu. Dzięki temu nie niszczymy te nasze dobra naturalne, których jest coraz mniej poprzez jakby no, rozwijający się świat i cały czas potrzeby kolejnych mieszkań czy budowy zakładów, które ograniczają bardzo miejsce. Okay?
Socjal, czyli mały koszt przejazdu, to już mówiłem, bezpieczna jak najbardziej dzięki temu, że czuwają nad nami wszystkie zabezpieczenia, tak jak mówiłem, kamery, radary, lasery, inne czujniki. I oczywiście tutaj nie ma mowy, żeby się coś z czymś zderzyło. Taki pojazd jeździ na swoich torach, niezależnych od kilku do kilku, nawet 10 metrów nad ziemią, czy też na szczytach wieżowców mogą być rozciągnięte liny i na zasadzie takiej kolejki górskiej można te kolejki zastosować. Komfortowa, ponieważ bez przesiadek dojedziemy z punktu A do B. Wytrzymała, przygotowana ta konstrukcja będzie nawet na 100 lat. Dzięki właśnie opatentowanym tutaj technologiom związanymi z zabezpieczeniem konstrukcji stalowej przed rdzą i tak dalej, więc to na to też są przygotowani. Życzliwa dla środowiska, antyterrorystyczna, zasoby naturalne, chodzi o to, że wykorzystujemy tutaj silniki elektryczne zasilane bateriami słonecznymi umieszczonymi na panelu zewnętrznym oraz silniki magnetyczne, które nie wymagają żadnej dodatkowej zewnętrznej energii. One się wprawiają same automatycznie w ruch i to są też właśnie patenty niesłychanie ciekawe. OK, jedziemy dalej. Tutaj widzicie przekrój szyny, ale głównie chodzi tutaj o napęd. Takie silniki z napędem oczywiście też mogliśmy zaobserwować na targach na żywo, w pełni działające. To się wszystko tam, można powiedzieć, kręci. I to jest idealna gładka powierzchnia szyny w stosunku do koła, co powoduje, że właśnie można rozwijać duże prędkości i nie wprawia to jakby pojazdu w jakieś tam drgania, rezonans, tak? Tak wygląda szyna w przekroju również, ponieważ słuchajcie, stąd nazwa struny, bo w środku, w tym betonie zatopionych jest kilkaset strun, takich linek stalowych. Na zewnątrz jest oczywiście taki pancerz stalowy, powleczony oczywiście ocynkiem. I teraz to powoduje, że każdy materiał ma inne zalety, ale w całości powoduje niesłychanie trwałą, mocną, zwartą konstrukcję, wytrzymałą na ugięcia, na prędkości i oczywiście na temperaturę. Może być postarta na odcinku. Jeżeli mówimy tutaj o tych pojazdach dwuszynowych na odcinku 40-50 metrów, natomiast te pojazdy jednoszynowe, oczywiście tam wchodzić będzie te unibiki i inne modele miejskie do przewozu kilku, kilkunastu osób między na przykład wieżowcami, to one oczywiście mogą mieć linę oddaloną od siebie nawet do 2 km. I tu właśnie ten slajd pokazuje, tu jest 1 km, ale wiem, że są przygotowani na 2 km, czyli od wyspy do wyspy, od wieży do wieży, bez konieczności zjeżdżania windami w dół, później gdzieś tam do metra, czy do tramwaju, czy do autobusu, czy do auta i kolejne godziny przestoju w korkach. No, to w tej chwili mamy, a chodzi o to, żeby to zmienić. I stąd właśnie takie zastosowania rewelacyjne. Słuchajcie, tutaj poprzez to, że na 1 km taka lina opada 50 metrów, około 50 metrów w stosunku do poziomu. W związku z tym właśnie ta parabola powoduje, że kolejka może przejechać od punktu A do B tak naprawdę bez dodatkowej energii, tak? Poprzez siłę grawitacji, siłę ciągu ona dojeżdża z punktu A do B. Rewelacja, naprawdę rewelacja. I oczywiście nie mówię, że nie wytwarza żadnych dźwięków.
pomimo ponad jakiś tam minimalny szum, tak, który jest ledwo słyszalny, a na z dołu na pewno absolutnie nic. Tym pomysłem, tym projektem oczywiście są bardzo zainteresowane państwa, które mają wyspy: Arabia Saudyjska, Australia, ponieważ tam jest bardzo dużo wysp, Indonezja i tak dalej. No i teraz słuchajcie, po co my tu jesteśmy? Po co wy jesteście, 52 osoby, witamy wszystkich, również spóźnialskich. Słuchajcie, jesteśmy tutaj po to, aby oczywiście zarobić. Zarobić na udziałach, które firma nam w tej chwili oferuje w bardzo atrakcyjnych jeszcze cenach, rozłożonych w dodatku na raty. Raty mogą być na 6, 8, 10 miesięcy, do wyboru, do koloru. I po co teraz pytanie, po co im, firmie, nasze pieniądze, tak? No więc po to, aby uzbierać na właśnie ten ekotechnopark. Na budowę tego technoparku potrzeba około 300 milionów dolarów, a sam technopark jest potrzebny oczywiście do testowania wszystkich modeli i do uzyskania certyfikatów, które pozwolą oczywiście z pełną gwarancją, odpowiedzialnością uruchomić budowę, produkcję i instalowanie tej konstrukcji w wielu państwach świata, bo przecież jest już bardzo duże zainteresowanie. Ale nikt nie kupi kota w worku, nikt nie kupi technologii, która może się okazać konstrukcją niepewną lub niebezpieczną. Natomiast ta budowa oczywiście już od blisko roku trwa na Białorusi, w miejscowości Morina Gorka. W tej chwili jest budowany, czy też ukończany pierwszy kilometr tej trasy. Z prawej strony widzicie, na której będzie ta kolejka high speed. Równocześnie jest budowana druga linia do testowania tych modeli miejskich, no i trzecia również do tych transportowych. Co dalej? W przyszłym roku będzie pobudowanych kolejnych 15 kilometrów po to, aby rozpędzić wystarczająco tą kolej szybką, no i sprawdzić ją już na jakimś takim dłuższym dystansie. Co dalej? Co dalej? To wszystko, oczywiście tych pieniędzy praktycznie już mają pod dostatkiem, dlatego też teraz te udziały drastycznie będą skakać na wartości, zmniejszać swoją ilość w ramach pakietu. No i tutaj trzeba się bardzo, bardzo spieszyć, tak? Żeby wykorzystać jeszcze ten moment, jeszcze tą szansę, bo za chwilkę będzie kolejna i kolejna podwyżka. Firma oczywiście wszystko jakby kieruje się planem 15-punktowym, planem finansowym. No i teraz oczywiście z siódmego etapu przechodzimy na ósmy. Myślę, że najpóźniej do końca tygodnia będzie właśnie ta zmiana. Poprzez targi, poprzez też całe zamieszanie w tej chwili po prostu muszą się przygotować, muszą przygotować całą nową ofertę. Także tak wygląda Ekotechnopark, czyli my wykupujemy udziały, firma zbiera środki za pomocą tak zwanego, czyli poprzez crowdfunding udziałowy. Crowdfunding udziałowy, w zamian za pieniądze dostajemy udziały. W tej chwili po kilka centów za sztukę, a za rok, półtora, dwa będzie to astronomiczna wartość, na pewno od $1 do kilku, a nawet kilkunastu za jedną akcję, tak? W momencie, gdy firma wejdzie na giełdę. W międzyczasie oczywiście mogą się już te udziały skończyć i wiemy, że będzie firma chętnie odkupywała od nas
zanim nawet wejdą na giełdę, ponieważ mając zbyt, mogą zaoferować nam dużo wyższą cenę, cenę, która w ostatnim momencie występowała, na przykład, no nie wiem, 50 centów, 10 centów za sztukę. To mówię tak hipotetycznie, rynek sam pokaże, w jaki sposób i w jakie kwoty będziemy już tu mogli w przyszłym roku osiągać. Ale oczywiście osoby świadome powinny absolutnie zostawić w spokoju te udziały na ten moment i czekać na akcje, na wejście na giełdę IPO, bo to pozwoli tak naprawdę dopiero czerpać korzyści z wartości, z dywidend, ze wszystkich innych tutaj plusów. Wiemy również, to jest nieoficjalna informacja, nigdzie tego nie znajdziecie na papierze i nawet dzwoniąc do poszczególnych krajów, czy mając jakieś tam, nie wiem, swoje kontakty na wyższych szczeblach, nie dowiecie się, ale taka jest prawda, bo dowiadywaliśmy się od dyrektorów, a mają ogromne zainteresowanie i deklaracje w momencie, gdy firma otrzyma certyfikaty na całą tą technologię, wchodzą w grę tutaj potężne miliardy, około 150 miliardów dolarów z Unii Europejskiej, Australii, Rosji, Boliwii, Wietnamu, Emiratów Arabskich, Słowacji, Irlandii, Rosji w tej chwili, to już jest, Białorusi i Bóg wie, kto jeszcze dołączy, na pewno będzie się to rozwijać na potęgę. Też planujemy tutaj poinformować polski rząd, aby czy też w jakiś sposób dojść do mediów przez telewizję, zainteresować właśnie tą technologią media, wtedy zacznie się robić głośno i ktoś być może też zainteresuje się wdrażaniem właśnie na rynku polskim, tak jak to właśnie w Abu Dhabi mamy zdjęcie ze spotkania w tamtym roku. Niesłychanie zainteresowany kraj tą technologią, tylko nie tylko z tego względu, że sama kolej jest innowacyjna i niesłychanie ciekawa, ale również system, opatentowany system nawodnienia i oczyszczania wody morskiej, odsalania, co powoduje, że oczywiście można wiele wysp, pustyń zagospodarować, nawodnić i zazielenić i o to w tym wszystkim chodzi, żeby zdobyć kolejny teren na budowę kolejnych gigantycznych, można by powiedzieć, wieżowców. No i teraz przechodzimy do sedna, praktycznie do końca. Mamy tutaj przed Wami jest przedstawiciel numer jeden z Australii, osoba niesłychanie ciekawa i aktywna. Jest to pan Rod Hook. Rod Hook, były dyrektor Ministerstwa Planowania Infrastruktury i Transportu Drogowego Australii Południowej. Pan Rod Hook w zeszłym roku, pod koniec, rok temu przyjechał do nas, czy też na Białoruś i do Moskwy, do biura. Sprawdził tą technologię, był oczywiście na Białorusi, na tym ekotechnoparku, na którym rozpoczęła się budowa. No i oczywiście zrobiło to bardzo duże na nim wrażenie. Ale oczywiście, żeby nie kierować się tylko emocjami swoimi, bo wiadomo, każdy jest pod jakimś wpływem, jeżeli ktoś pięknie opowiada, to można być oczarowanym. Natomiast chodziło tutaj o faktyczny stan rzeczy i przeanalizowanie faktów, ocenienie tej technologii przez niezależną firmę i właśnie dzięki firmie MBM, która też przedstawiciele byli tutaj w Mińsku, w firmie mogli oszacować, ocenić technologię pod każdym względem i oczywiście wyniki wyszły na korzyść, ponieważ potwierdzili, że ta technologia jest kilkukrotnie koszt jej niższy
niż zaproponowanych tych konstrukcji konwencjonalnych, tak? Czy to będzie tramwaj, pociąg, samolot, czy w ogóle kosmos? Jesteśmy od kilkunastu do kilkudziesięciu razy tańsi od, można powiedzieć, konkurentów. I teraz tutaj Wam pokażę. Tutaj Pan Rothhook oczywiście w tej chwili na terenie tutaj mamy zdjęcie. Ja z Panem Hookiem na targach w Berlinie tydzień temu. Osoba, która 4 dni spędziła właśnie w tym miejscu, udzielając wielu wywiadów, biorąc udział w wielu konferencjach, oczywiście rozmawiając z wieloma przedstawicielami firm, które tam się wystawiały, no mogliśmy tutaj się poznać, zrobić zdjęcia, porozmawiać na różne pytania. Oczywiście na konferencji, w której byliśmy, też opowiadał troszkę o sobie. Co jeszcze? Tutaj mamy kolegę Mariusza Duczmańskiego, który z nami był i bardzo aktywnie wspiera cały projekt. Akurat Rothhook podpisywał się na naszym katalogu. Za chwilę Wam go też pokażę. Mamy tutaj Rothhook, Justyna Dubiel, nasza Natalia, wielka pomoc i wsparcie. No i oczywiście ten łysy to ja, z lewej oczywiście. I tu mamy zdjęcie z konferencji, która się odbyła dla 180 osób w bardzo fajnej restauracji gruzińskiej, na której oczywiście po całej prelekcji był bankiet, zabawa, tańce i to, co wiadomo, wszędzie w normalnej, przyjemnej firmie. Chciałbym Wam powiedzieć, jak już jesteśmy na tych zdjęciach, że zrobiło to oczywiście potężne wrażenie na wszystkich uczestnikach. Nie wiem, czy tu mam jeszcze jakieś zdjęcia, nie. Potężne wrażenie, ponieważ przeszliśmy, ja, jak i wszyscy inni uczestnicy, nie było co prawda wiele osób, żal wielki, przeszliśmy wiele sektorów, wiele hal w tym ogromnym, jakby na tej ogromnej imprezie, około 2000 stanowisk. I tak naprawdę robiło się z jednej strony żal, że wszyscy inni, konkurencja miała naprawdę pustki. Wiele osób się kręciło na korytarzach, przechodząc, rzucając gdzieś tam okiem, nie było wielkiego zainteresowania takiego, jak było u nas właśnie na naszym stanowisku. Niewielkim, bo kilkanaście metrów powierzchni w samym rogu w jednej z hal byliśmy umiejscowieni, tak nam akurat dobrali to miejsce. Natomiast byli giganci, tacy jak Hitachi, Kawasaki, czy też Siemens, bardzo blisko od nas również osadzenie, ale stanowiska to mieli praktycznie na kilkadziesiąt metrów, a Siemens miał praktycznie 1/3 całej hali dla siebie do dyspozycji. No i świecili pustkami. U nas, przechodząc, tłum był cały czas od 10, czy też od 9 do 18 przed zamknięciem byli jeszcze ludzie, były osoby, które oglądały, robiły zdjęcia. Oczywiście każda z tych osób mogła usiąść za sterami Unibika, czy też tego drugiego modelu miejskiego. No i to jest wielkie, wielkie wydarzenie. Niesłychanie również zainteresowała ta technologia firmę Siemens. Był tutaj wiceprezes, który tak się zainteresował, że oczywiście
zechciał przyjechać również na Białoruś i zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób i jak to zniesie właśnie te wszystkie warunki, obciążenie, prędkość. Także może tutaj jeszcze coś bardzo ciekawego z tego wszystkiego wyjść. Słuchajcie, co jeszcze chciałem powiedzieć? Takie, żebyśmy już mogli skończyć temat targów, to oczywiście warto podkreślić, że dyrektor finansowy również wspominał, że w każdej chwili chętnie pojawią się w Polsce. Jeżeli zbierzemy 200-300 osób, to oczywiście przyjedzie tutaj potężna grupa wsparcia i zrobią nam porządną konferencję, przedstawią nowości, projekty, prototypy i tak dalej. Także warto o tym pomyśleć w niedługim czasie. 50 osób mamy. Witamy, witamy kolejnych. No i teraz w tej chwili od 4 do 6 października z takich nowości odbywać się będą też targi podobne jak w Berlinie, ale oczywiście na mniejszą skalę, tutaj bardziej wschodnią. Oczywiście Polacy też będą, polskie firmy. Na Białorusi. Właśnie tam też będzie Skyway wystawiał swoje modele. Stamtąd oczywiście już po drodze mają, aby cały sprzęt zawieźć na ekotechnopark i tam będą instalować, zawieszać na te nasze wszystkie szyny, tak? Żeby tą konstrukcję już zespolić. Co ważne, też się dowiedzieliśmy, że w tej chwili Skyway podpisał umowę z firmą Aureco. Jest to firma, która budowała największy do tej pory wieżowiec w Dubaju, 823 metry, Burj Khalifa, także to pewnie każdy kojarzy, bo jest to no największa na ten moment budowla. Sorki, ale trochę się strunę nadwyrężyłem. I firma ta, oczywiście Eureko chciała wejść w układ jakiś ze Skyway, aby stać się udziałowcem częściowym firmy, ale oczywiście Skyway nie wyraził zgody, ponieważ jak wiecie, jeszcze nie zapraszają do współpracy instytucji, nie potrzebują ich aż tak bardzo na ten moment. Nam dają jeszcze w dalszym ciągu szansę nabycia udziałów po bardzo atrakcyjnych cenach na raty. I oczywiście współpraca jest, ale na zasadzie podwykonawcy, tak? Eureko będzie podwykonawcą pierwszej linii, która będzie w tej chwili powstawać zapewne w Australii. Co warto powiedzieć? No oczywiście pan, może cofnę. Może. Tu pan Rod Hook, którego widzicie z prawej strony, oczywiście na konferencji opowiedział nam swoją historię. Jak was nie będę zanudzał, to wam chwilkę powiem. Opowiedział, jak on trafił na Skyway, bo był to ciekawy przypadek. Pewna pani, która wywodziła się z Białorusi, a mieszka w Australii, napisała do Roda Hooka z informacją, że taka właśnie technologia powstaje, jest to świetny pomysł i temat do zainteresowania na Białorusi, tak? Ponieważ wiadomo, pan Hook z tej branży się wywodzi, wiele pod jego jakby nadzorem, spod jego ręki wyszło inwestycji wielkich, czy też kolej, czy linie tramwajowe, wiele budynków w kilku
w kilku rejonach Australii, więc zna się na rzeczy. I oczywiście mógł odpuścić, mógł zlekceważyć ten mail, tą wiadomość, ale zainteresował się, był akurat tą osobą otwartą, która odpisała na maila, po czym została skontaktowana właśnie poprzez Skype'a z panem Junickim. Mogli porozmawiać raz, drugi, trzeci, aż dzięki temu nabrał takiej wiary i pewności, że przyjechał na Białoruś zapoznać się już z całą ekipą doradców z tą technologią. Stąd takie wielkie zaufanie, wielkie zaangażowanie i oczywiście przedstawiciel, który już w tej chwili zapowiedział, że w przyszłym roku, do końca przyszłego roku powstanie również na terenie Australii Południowej park testujący tą technologię na rejon azjatycki, bo przecież tam mogą oni z tamtej strony całą Azję opanować. Także to jest ciekawa historia. Również powiedział, Australia liczy około tam 24 milionów obywateli, a powierzchnia Australii to tak naprawdę 3/4 Europy. Co oznacza, że są ogromne tereny niezagospodarowane i słuchajcie, kraj ten ma ogromne złoża, cenne złoża naturalne, czy to złoto, srebro, diamenty, inne metale kolorowe, szlachetne, ale one są oczywiście na wschodzie, na zachodzie, na ogromnych przestrzeniach, gdzie ciężki jest dojazd. Tam te trasy są naprawdę zimą tym bardziej nie do zdobycia, jeżeli może oglądacie albo oglądaliście taki program Śmierć za kółkiem, to właśnie pokazują w Australii drogi, jak wyglądają zimą, jak są nieprzejezdne i tak dalej. Także tak to wygląda. Oczywiście dzięki temu, że mogę zastosować nasze rozwiązania, połączą kraj, połączyć chcą również wyspy Indonezji, Papua Nowa Gwinea i tak dalej. Jest tych wysp strasznie dużo, małych, średnich, większych, oddalonych kilometr, dwa, trzy od siebie i to właśnie pozwala właśnie zastosować nasze rozwiązania i pozwolić rozwijać się, czy też transportować ludzi, materiały, towar każdego rodzaju właśnie z Australii na wyspy i odwrotnie. I to oczywiście będzie przez cały kolejny rok walczył w ministerstwie, aby zdobyć zgodę i ruszyć pełną parą, aby mieć jak najwięcej pozwoleń do budowy. Oczywiście sam Skyway nie... Jeszcze co ciekawe, no, na samych targach, wracając tutaj do nich, to co zrobiło no, duże wrażenie, to, że tak naprawdę targi nazywały się innowacyjnych technologii, przynajmniej ten dział, w którym tam my byliśmy, a tak naprawdę to wszystko oprócz Skyway, to była technologia przestarzała, to wszystko już znamy, widzieliśmy 50 i 100 lat temu. Te same szyny, troszkę inne, ładniej opakowane napędy, ale nic, co by wzbudziło nasz zachwyt. Tak samo na trzech stanowiskach, słuchajcie, wystawiała się firma Hyperloop ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo osób, wielkie stanowiska na samym środku, w największych halach, ale co z tego? Słuchajcie, co z tego, jak oni nic nie pokazali? Nic. Żadnego prototypu, żadnego modelu, nic. Były tylko oczywiście ładna scenografia, ładnie przygotowany jakby ten ich sektor, stanowisko i oczywiście telebimy, wielkie wyświetlacze, na których prezentowali firmy
z testów w Nevadzie i jakieś tam przyszłościowe plany. No, porażka naprawdę nie było czym się zachwycać, a mieliśmy od razu porównanie. Wychodząc z naszego stanowiska, idąc do Hyperloop, była to wielka przepaść. My jesteśmy o wiele lat przed nimi, przygotowani, gotowi do realizacji. W tej chwili na wielu jakby sektorach trwa budowa i przygotowywanie jeszcze bardziej zaawansowanych tutaj modeli. Bo oczywiście na targach były tylko dwa prototypy w skali 1:1, a tak naprawdę pan Junicki powiedział, że nie zobaczyliście 80% jeszcze tego, co mamy już do zaoferowania. I rozwiązania, które to są jeszcze owiane tajemnicą przed konkurencją. To był tylko mała pigułka, mała niespodzianka, która nas czeka w przyszłości i to się odbędzie. Również Skyway ma w przygotowaniu super szybką kolej, która będzie rozwijała ponad 500 km, nawet do 1000, czyli jesteśmy w stanie się zbliżyć do planowanych tutaj prędkości tej kolejki Hyperloop, która za rok dopiero planuje jakieś poważniejsze testy, certyfikaty, a do 5 lat myślą, że zaczną tą technologię realizować. No ale to wiadomo, na razie to wszystko jest w planach. Skyway powstawał 39 lat, więc jeszcze troszkę lat upłynie albo nigdy się nie zrealizuje, jeżeli my ostro wejdziemy w ten na świat z tą technologią, to oczywiście nikt inny nie będzie chciał czegoś dziesięciokrotnie droższego. Cóż tam jeszcze mogę Wam powiedzieć? Dobra, jedźmy dalej kawałeczek. Tak nawiasem mówiąc, już kończymy. Warto wiedzieć, że oczywiście poza Rodem Hookiem jest jeszcze wielu, wielu innych przedstawicieli inwestorów, którzy są znani publicznie. I tak jak widzicie, Michael Delyagin, rosyjski ekonomista, politolog, specjalista do reklam, doktor ekonomicznych nauk politycznych. Kolejny Michał Kazin, rosyjski ekonomista, pisarz, gospodarz w radiu, w telewizji, dawny urzędnik doradcy prezydenta. Władimir Żyrinowski, lider partii LDPR, Dumy Federacji Rosyjskiej. Pan Sergiej Morozow, rosyjski mąż stanu, były gubernator rejonu Ulianowska w 2006 roku. No i też ciekawa postać, Sergiej Grishin, prezes holdingu Nowotrans i ostatni wiceminister rosyjskiego transportu kolejowego. Takie osoby, jeżeli w ten projekt uwierzyły i pozwalają udostępniać swój wizerunek, oznacza to, że nie mają się czego powstydzić. W tej chwili już około 500 tysięcy osób jest zarejestrowanych. Część oczywiście jeszcze nie ma pakietów, nie są jeszcze przygotowani, ale warto je wykorzystać, bo od 25 przez 50, 100 czy po 200 lub jeszcze większe można nabyć w tej chwili do końca, myślę, tego tygodnia, chociaż niespodzianka, to też zaskoczenie może być w każdej chwili. Nie czekajcie do ostatniego momentu, bo za te pieniądze możecie mieć kilkadziesiąt tysięcy, tak jak widać, tym dużym drukiem kilkadziesiąt tysięcy udziałów, a zapłacicie na raty. Dodatkowo, jeżeli wykonacie plan, zarejestrujecie trzy osoby, albo zrobicie dwie opłaty w ciągu 24 godzin, dostaniecie je ekstra 30%. I to wszystko firma daje nam, zanim zakończy ten etap albo zakończy zupełnie sprzedaż
udziałów. Jest tego sporo różnego typu. Każdy może to sprawdzić na stronie. Promując, polecając oczywiście, możecie zarobić wiele, wiele set dolarów, które możecie wykorzystać na zakup bez wyciągania z kieszeni pakietów ratalnych, tak? I słuchajcie, nie będę, ponieważ są tu osoby, które już znają temat, nie będę, myślę, robił planu wynagrodzeń, bo jest on obszerny. Od 4 do 24 poziomów. Na początku dostajemy 15, 4 na drugim poziomie, na pierwszym zawsze jest 15. Oczywiście z możliwością nawet awansu do 18%. I to jakby trzeba wykorzystywać. Powiem Wam jeszcze tak, tutaj pokażę Wam na koniec. Dostaliśmy wiele takich broszur, gazet, w których jest Skyway. Tu mam jedną z nich. Muszę zapalać światło, żeby tu widać. Tu jest jedna z gazet. Popularna mechanika po polsku. O, tak wygląda. Oczywiście tutaj na stronie 68 jest cały artykuł na ten temat. Oczywiście tu wiele, wiele firm jest w tej gazecie. O. Tak. Cała okładka jest oczywiście Skyway. Też mamy materiały, były materiały, kto zdążył, to zdążył, wielu nie zdążyło niestety na koniec takiej katalogi w języku rosyjskim, niemieckim i angielskim i w tej chwili tutaj dałem koleżance, aby przetłumaczyć na język również polski, mamy to w wersji PDF, więc będziemy chcieli to przetłumaczyć na język polski jak najbardziej, bo fajnie z takim katalogiem iść do znajomych i przy kawie porozmawiać o czymś niesłychanie poważnym. Tutaj może to, co mam z tyłu za plecami, też na rolapie. Tu opis historii pana Junickiego. Na końcu jeszcze mamy kilka dyplomów przedstawionych w tym. W tej broszurce jeszcze jeden, również w trzech językach. Tak to wygląda. Tu już jest obszerna, przedstawiona cała technologia, wszystkie parametry na obecny moment, jak to się przedstawia, testy. O to, co mówiłem, na tamtym zdjęciu było do kilometra. Tutaj mamy w tym katalogu do 2 km możliwość rozpięcia takiej struny. Dokładnie opisany cały mechanizm sprzętu. Zabezpieczenia, jakie są. Tutaj te wszystkie lasery, kamery, radary, GPS-y, w którym miejscu są rozmieszczone akumulatory, silniki, cały napęd,
Tak to będzie wyglądało. No i słuchajcie, wiele modeli. Przecież ja Wam pokazałem tylko kilka. Zobaczcie, ile mamy. To są takie. Tu są jeszcze ciekawsze. Już te super szybkie. Kup tu cargo oraz system załadunku. Jest również informacja o panu Hooku z Australii. O. No i oczywiście, czemu nie, na końcu jest ta nasza wielka konkurencja, której przedstawiciele Hyperloop byli, SkyTrain nie, ale wszyscy są daleko za Murzynami, a ich technologie są kilku do kilkunastu razy droższe od naszej. Także te trzy ciekawe materiały będzie można niebawem otrzymać. Pewnie większość dostanie na konferencji, którą zorganizujemy, jeżeli uzbiera się 200 osób, a część liderów oczywiście otrzyma już niebawem, gdy się spotkamy w Warszawie, w Katowicach czy w Krakowie. No i tu oczywiście na koniec taki bilecik nasz. To jest akurat mój, z targów, także każdy go też musiał mieć. No i to wszystko, co mam Wam do przekazania. Miło było, że wytrzymało 45 osób. Troszkę ponad godzinę, ale myślę, że nie był to czas stracony. Jeszcze raz podkreślę tylko to, że zrobiło to potężne na nas wrażenie. Nie tylko targi, ale osoby, świetni liderzy na takim stanowisku, dyrektorzy, przedstawiciele firmy, którzy poświęcali nam uwagę i odpowiadali na każde pytanie precyzyjnie, mieli cierpliwość, ponieważ nasz rosyjski czy angielski nie był tak dobry, więc wspieraliśmy się w sumie ogólnie każdemu w jakiś sposób na swój sposób tłumaczył, ale udało nam się oczywiście zrozumieć i dojść do jakby pełnych satysfakcjonujących odpowiedzi. Nagrywali z nami filmy, cieszyli się ogromnie, ponieważ bije z nich absolutna pewność, wiara i przeświadczenie, że jest to największa technologia, największy biznes XXI wieku. Dlatego nie myślałem, że na takim stanowisku takie osoby będą tak blisko i tak otwarcie z nami rozmawiać. Ja już nie mówię nawet o imprezie, która była w godzinach wieczornych, bo to już zupełnie inna sprawa, ale było niesłychanie gościnnie, na bogato, ze wszystkim, co w kuchni gruzińskiej jest, to tam było przyjemnie i każdy z każdym rozmawiał wielokrotnie. Kiedy zmienia się cena pakietu, bo nie dosłyszałem. Józek. Nie wiadomo kiedy, rozmawiałem z dyrektorem finansowym, powiedział, no słuchajcie, teraz pakujemy się, wracamy do biur i przygotowujemy kolejną ofertę. To mogą być 3, 4, 5 dni po powrocie z targów, więc ja myślę, że na koniec tygodnia, może poniedziałek, ale to jest takie gdybanie, bo nieznana jest
Nieznany jest dzień ani godzina, więc tutaj trzeba po prostu wycisnąć ze wszystkich wszystko, w sensie poinformować wszystkich i zmobilizować się do tego, aby tych udziałów naprawdę jeszcze mieć. Bo już chyba nie macie wątpliwości, że mamy na 100% biznes i teraz sobie tylko wy pomyślcie, nie wiem, być może ktoś z was ma jakieś zobowiązania, jakieś długi, jakieś kredyty, niespłacone domy, inne tam biznesy, które się kredytuje i w to włożyliście wiele pieniędzy, to pomyślcie sobie, co by było, gdybyście za rok, półtora mogli wszystkie te zobowiązania, które spłacacie jeszcze być może 10, 20 lat, 30, moglibyście spłacić w przeciągu jednej chwili, ale na to potrzeba jeszcze roku, być może dwóch, max. Spłacając zobowiązania, pomyślcie jeszcze nad tym, żeby mieć jeszcze raz tyle udziałów. Nie wiem. Ktoś ma kredyt 300 tysięcy, niech sobie weźmie udział na 600 tysięcy dolarów, na milion. Niech na to się przygotuje, bo fajnie, spłacimy akcjami po sprzedaży akcji na swoje zobowiązania, ale fajnie mieć jeszcze milion czy dwa, czy kilkaset tysięcy ekstra w portfelu, żeby nam na całe życie starczyło, żebyśmy nie musieli pracować, nie musieli myśleć, co zrobić, żeby zarobić na następny miesiąc. I to jest piękna, jakby piękna idea i pomysł, w jaki sposób możecie to zrealizować. Dzięki Andrzeju za interesujący przekaz tego, czego sami nie mogliśmy doświadczyć. Co z tym wielkim inwestorem? Nie słyszeliśmy o żadnym wielkim inwestorze. To jakieś tam były plotki. Jest wielu wielkich inwestorów i instytucji, które są przygotowane, ale jeszcze nie następuje ten etap. Nie chcą jeszcze ich dopuścić. Tak samo Siemens, tak samo firma Eureko oczywiście by wykupiła setki milionów tych udziałów, no ale oczywiście nie mielibyśmy już co zbierać. Więc po wielu jakby tutaj też, myślę, naciskach, prośbach wstrzymali się jeszcze z takim ruchem. Czy mogę uzyskać jeszcze stare pakiety? Mam 3 raty do tyłu niezapłacone. Stefan, tak, możesz zgłosić tutaj do Natalii na Skype'ie, pomoże właśnie w tym. Tam trzeba podać dane, czyli od kogo, kiedy był uruchomiony, na jaką kwotę, ile rat było opłaconych i do kiedy płatność. I to oczywiście jest do odkręcenia jeszcze w tej chwili. Wielu z was właśnie przegapiło, albo pomyślcie, może macie na liście w swoim biurze osoby, które no zaniechały, zapomniały, albo dzwonią i pytają się, czy ten Skyway to jeszcze działa, nie? No tak też jest. Ja często mówię, nie, już padło, nie? Oj, to dobrze, że tylko za 25 dolarów kupiłam pakiet, no bo wiele nie straciłam. No oczywiście w tym momencie następuje mój śmiech, ponieważ najgorsze, co może być, to tylko kupić za 25 dolarów udziałów. To jest tak naprawdę, tak chyba robi się, gdy się chce, nie chce się komuś zrobić przykrości, bo dla siebie na pewno nie robimy nic dobrego. Za 25 dolarów będziecie mieli 26 tysięcy udziałów, czy to jest 26 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy to jest tak zadowalające. To jest tam 100 tysięcy złotych, które możecie w 2-3 miesiące spożytkować i po radości, tak? A dlaczego nie mieć kilku milionów? Dlaczego nie
sprzedać za na przykład 2 lata milion, spieniężyć milion dolarów, a resztę zostawić, żeby wasze dzieci, wnuki, prawnuki przez 100 lat utrzymywali z kolejnych udziałów dywidendy, tak? Ponieważ firma będzie miała umowy podpisane, które są tak skonstruowane, że z każdego kilometra 25% wpływów, obrotów, zysków będzie wędrowało właśnie do firmy Skyway, co pozwoli oczywiście czerpać potężne obroty na tym międzynarodowym rynku, który jest wyceniany na 400 miliardów dolarów. Firma Skyway, jej jakby zasoby w przyszłości. Więc są wielkie możliwości i te dywidendy będą płynąć co miesiąc do nas, więc pomyślcie troszkę, nie rzucajcie wszystkiego gdzieś w jakieś biznesy, programy, które być może wam teraz, tu i teraz dają jakieś pieniądze. Ok, fajnie, dzisiaj dają, jutro mogą się skończyć, będzie lipa, a tu wkładając macie pewność, wierzę, że pewność, że macie na przyszłość ogromny zasób finansowy, odłożony tylko troszkę w czasie. Ja dziękuję bardzo. W takim razie, jakiej wysokości dywidendy? Za bardzo nie wiem, ale zrobimy taką symulację. Ale na przykład myślę, że z miliona, tak pamiętam, jak kiedyś to liczyliśmy, z miliona udziałów może to być 50 tysięcy dolarów w skali roku, tak? Z miliona. Czyli 5 tysięcy dolarów na miesiąc. Jeszcze jest fajnie. No wspaniale. Czy to opowiadałeś? Miałem podobne przeżycia z biura w Mińsku. Oczywiście, że wybierzemy się na kolejny festyn, który będzie oczywiście się odbywał w przyszłym roku, już w pełni na uzbrojonym parku. Jeszcze na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które brały udział na tych targach, które przyjechały, niektóre naprawdę z końca gdzieś tam Polski. Serdecznie również podziękować Dawidowi Kurasiowi, który wiernie nam tłumaczył i oczywiście zdał całą relację na Skype'ie. Jest niesłychanie podemocjonowanym i zachwyconym gościem, który no wie, co mówi. Ale oczywiście my jeszcze nic, ponieważ w taksówce w kierunku do restauracji jechaliśmy z Rosjankami, które pokonały drogę kilka tysięcy kilometrów przez 15 godzin jadąc pociągiem, autobusami, taksówkami i samolotem, żeby dojechać na miejsce. A u nas w Polsce nie chciał się komuś robić 200 kilometrów. Przecież Berlin jest 100 kilometrów do granicy polskiej. No ale widocznie mamy taki naród jakiś rozleniwiony. Nie będę wchodził w szczegóły. Szkoda, wielka szkoda, że nie jeżdżą niektórzy. Rozumiem, jeżeli nie mogą, ale jeżeli to tylko był jakiś pretekst, no to szkoda, bo byście byli, byście uwierzyli jeszcze mocniej i w tej chwili, te ostatnie dni, byście biegali o to, aby przekazać tą dobrą informację, przekazać ten entuzjazm wśród swoich znajomych, że muszą absolutnie wykorzystać jeszcze te kilka dni, wykupując chociażby jeden z tych mniejszych pakietów, żeby zagwarantować sobie jakieś środki w niedalekiej przyszłości. Jakieś albo bardzo duże. Słuchajcie, okej, kończymy. Na koniec oczywiście jeszcze wam powiem, ponieważ przetestowałem, nagrałem materiał związany z bardzo szybkimi opłatami poprzez bitcoiny, jakże w tej chwili popularne i myślę, każdy może bardzo szybko
się wdrożyć w te kryptowaluty. Niejedna z Was osób tutaj oczywiście korzysta, bo gdzieś tam w różnych programach też się właśnie płaci bitcoinami, ale jest to bardzo prosta ścieżka. Czy to w Stanach, czy w Anglii, gdziekolwiek jest problem z płatnością kartą. Ja bym w ogóle zostawił kartę, ponieważ jest to drogie rozwiązanie. Te przewalutowania tam z funtów na ruble, z rubli na dolary, czyli potrójne przewalutowanie, troszkę tam zabiera z portfela. Natomiast wykorzystanie opcji Bitcoin poprzez zakup, poprzez któryś Bitmarket, czy to będzie Bitmarket, czy też Bitmarket 24, czy BitBay, który ja akurat tutaj preferuję i go opisałem, zrobiłem taką instrukcję wideo, pozwoli Wam bardzo szybko zasilić. Mają połączenie z Brebankiem, więc z mBanku idą natychmiast. Z każdego innego banku kilka razy dziennie pieniądze są księgowane, więc spokojnie konto zakładacie w 3 minuty, BitBay. Na BitBay wpłacacie w tym samym dniu, powiedzmy zejdzie Wam to pół dnia i wchodząc później w opcję zasilenia Skyway albo od razu opłaty konta, wybieracie tam Advi Cash i po przejściu oczywiście od razu jest wybór Bitcoina. Pokazuje się adres bitcoinowy i natychmiast następuje przelew. Także to jest błyskawica i preferuję absolutnie tylko w tej chwili tą metodę, bo nie ma tu żadnych kosztów dodatkowych przy transferze z Bitcoina na Skyway. Jest zero. No i jest to szybko dla każdego coś. Warto to przetestować. Jeżeli macie swoje grupy, to po prostu możecie wymieć tylko swoje konto BitBay. No i oczywiście udostępniać konto, na które ktoś, kto mniej tam powiedzmy jest obeznany, kumaty w internecie, będzie mógł przelać na wasze konto środki, wykupicie bitcoiny i wy tej osobie przetransferujecie na Skyway dolary. No i to wszystko. Jest to bardzo fajnie, prosto, tylko nie trzeba się bać, trzeba po prostu według tej instrukcji zrobić krok po kroku, zarejestrować się tu i tam i po problemie. Ok, dzięki wielkie, bo już mi gardło siada, już nie wytrzymuję ponad godziny. W przyszłym tygodniu oczywiście Warszawa, wtorek Warszawa, kolejne miasta też będą tutaj na liście. Łódź, Katowice, ale zbierajcie osoby, żebyśmy my wiedzieli, gdzie jechać, bo ciężko jechać i rozmawiać z 5 czy 6 osobami. Tam musi się zacząć dziać, muszą być nowe osoby, nowi kandydaci, żebyśmy my nie tracili czasu, a poświęcali produktywnie, pracując z nowymi partnerami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. No i oczywiście pamiętajcie, Skyway.